Cześć moi drodzy, dawno nas nie było, no tak, bo właściwie to czekaliśmy, aż nam się fajne planszówki troszkę zestarzeją, ażeby Wam o nich opowiedzieć w cyklu Stare, ale jare, na który Was zapraszam. No właśnie, odkurzymy Wam troszeczkę i przypomnimy trochę fajnych planszówek. Cześć, z tej strony Piotrek Piechowiak. Gra starsza, która nadal gdzieś tam jest w mojej głowie i wraca na stół. Jest to Sztuka Wojny od wydawcy Fox Games. Jest to dwuosobowa gra, gdzie będziemy toczyli wojny właśnie na planszy, więc jest to, można powiedzieć, gra Area Control, jedna z niewielu gier Area Control, która jest tylko i wyłącznie na dwie osoby. I mamy tutaj taką mechanikę programowania swojej akcji, czyli wybieramy, jaką siłę wojsk chcemy wystawić na danym terytorium, po to, żeby jednocześnie z przeciwnikiem odsłonić kartę, zliczyć siłę, kto wygrał wojnę i różnice między naszymi siłami prowadzić na planszę, więc mamy tutaj jakby figurki plastikowe, które wystawiamy na planszę i dane prowincje punktują nam w określony sposób, losowy wybierany przed każdą rozgrywką, więc mamy tutaj fajne planowanie, czy w której erze, czy w której jakby epoce mocno zaatakować dane terytoria. Mamy tu wyczuwanie blefu naszego przeciwnika, bo mamy tu różnego rodzaju karty, nie wiem, zarazy, czy zasady, które pozwalają na przemieszanie troszkę sił na planszy i jest to gra, która naprawdę skradła moje serce już od razu od swojej premiery i ona przez lata jest w naszej kolekcji i ja zdecydowanie polecam. Swego czasu można było ją dostać w bardzo dobrej cenie i naprawdę warto, tak? Mamy tutaj dwuosobową rozgrywkę emocjonującą z figurkami w fajnym pudełeczku, więc nic tylko po prostu kupować, jeżeli gdzieś tam uda jeszcze Wam się znaleźć Sztukę Wojny. Także dzięki wielkie. Hej. Cześć, z tej strony Michał Bańka, czyli Baniak z kanału filmowego Baniak Baniaka, poświęconego grom fabularnym. Dzisiaj z serii Stare, ale jare mam dla Was podręcznik, a właściwie aż trzy, ale zacząłem sobie myśleć przed nagraniem tego, co to tak naprawdę w mojej rozrywce jest stara gra. Taka, która ma 10 lat, taka, która ma 20. RPG pojawiły się dopiero w 1974 roku, więc nie ma szansy, żeby znaleźć grę fabularną, która ma lat 40, ale taka, która ma 20, bez problemu. I dzisiaj właśnie dla Was przygotowałem Dungeons and Dragons, po polsku często mówione jako Dedeki, albo ogólnie określane jako D&D. I ten RPG pojawił się w roku 2000, jest to trzecia edycja tego pierwszego RPGa, właśnie 1974 roku. Pierwsza edycja, to w moich rękach jest trzecia i ona właśnie pojawiła się w Polsce w roku 2002 w języku polskim. I ja jako 19-latek, przechodząc sobie alejkami Empiku, kiedy były te piękne czasy w warszawskim Empiku, kiedy jeszcze było specjalne stoisko dla RPGów, grałem już w Warhammera jakiś czas, tak pomyślałem sobie, może ci Amerykanie mają rację i może coś w tym D&D jest. Więc słuchajcie, za 50 zł kupiłem taki podręcznik i zagłębiłem się w niego, właściwie utnąłem w nim. To było dla mnie coś zupełnie nowego. Nowe klasy, nowe rodzaje broni, nowe atuty, czyli jakby takie specjalne umiejętności dla bohaterów. I mnóstwo zaklęć. I okazało się, że w tym różnica jest taka, że tutaj przede wszystkim gramy w końcu bohaterami. Nie wszyscy to lubią, szczególnie się zapaleni warhammerowcy, ale to było coś dla mnie nowego. Zaczęliśmy tworzyć postacie w tej niesamowitej fantastyce. I potem bardzo szybko trzeba było sięgnąć po następny, czyli przewodnik mistrza podziemi. Mistrz podziemi to jest taki właśnie mistrz gry, tylko że w D&D. I tutaj w tym podręczniku ja już dla siebie jako prowadzący znalazłem bardzo mnóstwo porad, jak tworzyć lochy, jak tworzyć pułapki, które są nieodzownym elementem D&D, jak na przykład przygotowywać przeciwników, albo w ogóle jak prowadzić takie sesje. No i trzeba było jeszcze sięgnąć po Księgę Potworów, a ona bardzo wydała mi się ciekawa, dlatego że tutaj pojawiły się nowe potwory, takie, których ja jeszcze wcześniej nie znałem. I ciekawe było właśnie, jak sobie moi gracze poradzą w całkowicie nowym świecie. Słuchajcie, więc tę trzecią edycję ciężko jest już kupić, potem jeszcze była 3,5. Obecnie edycja piąta jest wydawana przez firmę Rebel w Polsce, ale taka gra wciągnęła mnie na ładnych parę następnych lat. Więc zdecydowanie mogę powiedzieć, że D&D 3.0 nie gram już w tę edycję. W ogóle już D&D troszkę odstawiłem, ale lubię sobie wyciągnąć to z półki, popatrzeć na jakieś dodatki, które do tego dokupiłem, popatrzeć, jakie robiłem notatki te 18 lat temu i po prostu sobie troszkę powspominać. Jest to zdecydowanie RPG stary, ale jary. Dzień dobry wieczór. Z cyklu Stare, ale jary chciałbym Wam przedstawić grę Kupcy z Osaki. Ja tu mam akurat niemieckie wydanie tej gry, które kupiłem na ostatnim Essen. Za kilka euro, chyba 3 czy 4 euro mi się udało tą grę kupić. Gra polega na tym, że będziemy starali się zakupować towary. Te towary będą płynęły na statkach z Osaki do Edo
I no, podczas tej podróży mogą się zdarzyć różne rzeczy, czyli może nastąpić na przykład sztorm, który spowoduje, że te statki zatoną i wtedy te towary po prostu utracimy. Inwestujemy w towary, im więcej zainwestujemy w towary jakiegoś jednego konkretnego koloru, tym jest większa szansa na duży zysk, kiedy one dotrą do Edo, ale również na to, że niestety poprzez to, że ten statek wpadnie w czarną burzę czy czarny wir, jak to tam się będzie nazywało, no niestety możemy te towary utracić. Mamy tutaj taką odrobinę push your luck, czyli będziemy starali się albo dywersyfikować te nasze towary na różne statki, żeby mieć szansę, że one jednak dotrą, lub też pójdziemy w kierunku inwestycji, czyli będziemy starali się tak kupować te towary, żeby zyskać dużą pulę towarów jednego typu i zgarnąć dużą pulę punktów zwycięstwa, kiedy te statki dotrą do Edo. Kupcy z Osaki, bardzo prosta, przyjemna gra, polecam. Na razie, cześć. Cześć. Gra stara, ale jara, którą chciałbym Wam dzisiaj polecić, to Wsiąść do pociągu Holandia. Wsiąść do pociągu Holandia to gra wydana w 2013 roku, a konkretnie dodatek oczywiście do podstawowej wersji Wsiąść do pociągu. I całkiem niedawno pojawiło się bardzo dużo przecen tego dodatku. Kosztował on nawet 39 zł. Ja teraz przed nagraniem tego filmu nie sprawdzałem, w jakich jest cenach, ani czy w ogóle jest dostępny. W każdym razie, jeśli znajdziecie go gdzieś w takiej cenie, a lubicie Wsiąść do pociągu, to jest to absolutny must have. W mojej opinii ten dodatek jest najlepszą wersją Wsiąść do pociągu, no powiedzmy, że ex aequo razem ze Skandynawią. Uwielbiam te dwie wersje, ponieważ one w największym stopniu niszczą moją ulubioną strategię. Wydawałoby się to paradoksalne. No, czemu ja lubię gry, które niszczą mój ulubiony styl grania? Ano dlatego, że najbardziej zmuszają mnie do kombinowania w trakcie rozgrywki i szukania nowych sposobów, no w skrócie do myślenia. A prawda, wszelkie kombinacje to jest to, co w grach lubimy najbardziej. Jeśli chodzi o samą Holandię, to głównym twistem tej mapy jest to, że mamy pulę pieniędzy i nie będziemy nic zarabiać. Pieniądze będziemy wyłącznie wydawać. W trakcie gry, żeby wybudować trasę wagonami, ja muszę zapłacić. Jeśli buduje się na nitce pojedynczej, to po prostu płacę do banku. Jeśli buduje się na nitce podwójnej, to gracz, który buduje jako pierwszy, płaci do banku, a kto buduje jako drugi, płaci graczowi, który wybudował się tam jako pierwszy. Bardzo ciekawy twist, który zmusza do jak najszybszego budowania się, żeby inni płacili nam, ponieważ na koniec gry bardzo dużo punktów można zdobyć za pieniądze. No i właśnie jest to odwrotna strategia do mojej ulubionej we wszystkich pozostałych grach z tej serii, w których najbardziej lubię grać na ostatnią chwilę. Tutaj to się kompletnie nie opłaca. Ja za to tę grę naprawdę bardzo lubię. Bardzo, bardzo zdecydowanie to jest mój ulubiony dodatek. Szczerze polecam, nie mam pojęcia, dlaczego on się nie sprzedał, no bo skoro jest taka promocja, to ewidentnie się nie sprzedał. To znaczy, że naprawdę ja muszę być wśród nielicznych graczy, którzy tak bardzo tę wersję lubią. No ale wiecie, no zawsze mogą być jakieś jeszcze inne czynniki. No nie wiem, gorsza promocja, czy może kraj taki, który jakoś mniej interesuje, że po okładce ludzie mniej chcą kupić Holandię niż, nie wiem, niż Niemcy, niż Szwajcarię. Nie mam pojęcia tak naprawdę. Mała korekta tylko. Ten dodatek jest tragiczny na dwie osoby. Nawet nie próbujcie grać. Przy grze dwuosobowej dochodzi bot, którego obsługa jest tak maksymalnie upierdliwa, że po prostu odradzam każdemu. Od 3 do 5 graczy Wsiąść do pociągu Holandia jest świetnym dodatkiem. Polecam. Hej. Witajcie moi drodzy, tu Ryszard Chojnowski, czyli Rysław. W Stare ale Jare planowałem pierwotnie pokazać grę, którą już wszyscy pokazywali, czyli Race for the Galaxy, ale jako że
wszyscy ją pokazywali, to uznałem, że nie ma to za bardzo sensu, chociaż wzmacniam przekaz, że jest to gra absolutnie wspaniała i każdy powinien ją poznać, ale znalazłem na półce tytuł, który tak przegląda mi się od pewnego czasu i mówi: przypomnij mi się, zagraj we mnie. I rzeczywiście jest to gra tak fajna, tak ciekawa, tak interesująca, tak warta zagrania, że zdecydowałem. Jest to gra licytacyjna autorstwa Sebastiana Pochon, autora takich gier jak chociażby Korynt, jak chociażby Ispahan, jak chociażby znakomita Jamajka, czy równie znakomity Jaipur. Czyli jest to autor doświadczony, a jego tytuły to naprawdę znakomite pozycje i warte polecenia każdemu. I nie inaczej, moim zdaniem, jest z tą, o której powiem za chwilę, acz jest to gra, wydaje mi się, lekko zapomniana, wydana w 2008 roku przez wydawnictwo Istari, i nie doczekała się ta gra do tej pory żadnego wznowienia, czyli ma już 12 lat, bez wznowienia na rynku, można niestety zapomnieć, a chciałbym ją od tego zapomnienia ocalić. Nazywa się Metropolis, albo Metropolis, bo to gra francuska w końcu, czy Metropolis. Jak już powiedziałem, wydawnictwo Istari, słynne z tego, że w tytułach ich gier zawsze musi się Y znajdować i nie inaczej jest tutaj. Jak już powiedziałem, jest to gra licytacyjna przeznaczona od 2 do 4 graczy, w której staramy się wznosić budynki i zabudowywać działki budowlane w tytułowym mieście Metropolis. Miasto to składa się z 5 dużych dystryktów, a w skład każdego dystryktu wchodzą dzielnice w 5 różnych kolorach. Przez miasto przepływa także rzeka rozdzielająca poszczególne dystrykty, a skoro jest rzeka, to są też mosty, są też stawy, są też fontanno posągi, które są dodatkowymi lokacjami umożliwiającymi nam zdobywanie punktów. Przed rozpoczęciem gry na planszy układamy różnorakie znaczniki i robimy to w sposób bądź to zupełnie losowy, bądź to zgodnie z zaleceniami, które znajdują się w instrukcji. Są to znaczniki, które dają nam punkty dodatnie, takie, lub takie. To są modne dzielnice. Aż 3 punkty możemy dostać, lub też punkty ujemne, takie, to są obiekty archeologiczne, które naruszamy wznosząc nasze budowle. No i oczywiście staramy się zdobywać te punkty dodatnie, a nie ujemne, choć nie zawsze jest to takie proste. Następnie, nadal przed rozpoczęciem rozgrywki, każdy z graczy otrzymuje 2 karty celów. Na pierwszej z nich, które wyglądają w ten sposób, pokazane są dzielnice w różnych kolorach. Jest to kolor dzielnicy dla danego gracza, który najlepiej będzie punktować, który na końcu gry za każdą taką dzielnicę da mu 2 punkty. No i podczas gry staramy się domyślać, jakie dzielnice punktują nasi przeciwnicy i staramy się je zastawić naszymi budowlami, o czym za chwilkę. Druga karta celów pokazuje, wokół jakich obiektów najlepiej nam budować. Na przykład tutaj musimy mieć budowle połączone, czyli w sąsiadujących dzielnicach. Tutaj budowle wokół stawów. Tutaj budowle naprzeciwko mostów, po dwóch stronach mostów. No dobrze, ale jak w to gramy? Każdy z graczy otrzymuje do dyspozycji 13 budynków numerowanych od 1, to nie wiem czy widać, od 1, to są takie malutkie budynki, przez budynki średnie, na przykład takie, to jest 6, aż do budynków wysokich, są takie 4 budynki, maksymalny ma wartość 13, czyli mamy 13 budynków numerowanych od 1 do 13. Pierwszy gracz umieszcza jeden ze swoich budynków, taki, od którego chce rozpocząć licytację, o dowolnej wartości, w jednej z dzielnic. Następnie kolejny gracz może albo spasować, albo w sąsiadującej dzielnicy umieścić swój budynek, ale o wyższej wartości. Później kolejny gracz może znowu spasować, albo umieścić w sąsiadującej dzielnicy do poprzedniego gracza kolejny budynek, ale też musi być o wartości wyższej niż poprzednio. Robimy tak do chwili, gdy pozostali gracze spasują lub nie będzie już wolnego miejsca, aby dostawić swój budynek. Wtedy zwycięski budynek zostaje w dzielnicy, zostaje obrócony z wartości liczbowej na drugą stronę, zostaje postawiony na mapie i od tej pory zajmuje już daną dzielnicę i nic i nikt nie może go przesunąć. Pozostałe budynki, które brały udział w licytacji, są usuwane, wracają do swoich właścicieli i mogą zostać użyte ponownie w kolejnych licytacjach. Natomiast pole, na którym znajduje się już jakiś budynek, traktowane jest jako zajęte i zostaje takim do końca gry.
Po zakończonej licytacji gracz, który ją wygrał, bierze kolejny ze swoich budynków, umieszcza gdzieś na planszy i rozpoczynamy następną licytację. Gra toczy się w ten sposób do chwili, gdy jeden z graczy pozbędzie się wszystkich swoich 13 budynków. Wtedy następuje koniec gry i podliczamy punkty. Bierzemy taką podręczną ściągę i ona nam pokazuje, za co te punkty otrzymujemy, a mianowicie dostajemy 5 punktów za dzielnicę, w której mamy najwyższe budynki. Dostajemy 3 punkty za każdy z takich żetonów, które zebraliśmy. Dostajemy 1 punkcik za każdy z takich żetonów, które zebraliśmy i dodatkowo 2-3 punkty, jeśli mamy tych żetonów najwięcej. Dostajemy minus 1 punkt za każdy taki żeton i dodatkowo minus 2, jeśli byliśmy ostatnią osobą, która taki żeton wzięła. No i za każdy ze zrealizowanych naszych celów otrzymujemy 2 punkty za kolor dzielnicy i 4-7 punktów za każdy dodatkowy cel związany z miejscami, wokół których wznosimy nasze budowle. I to w zasadzie wszystko. To, co pokazałem, to jest wariant taki bardziej skomplikowany, wariant ekspercki. Na drugiej stronie mamy wariant prostszy, z prostszym punktowaniem, ale moim zdaniem warto w niego zagrać tylko w takim bardzo początkującym towarzystwie. Doświadczeni gracze powinni od razu rzucić się na wariant ekspercki. A czemu lubię tę grę? Ano temu, że bardzo odpowiada mi jej oprawa graficzna, taki retrofuturyzm. Bardzo podoba mi się to, jak została zrealizowana licytacja. Podoba mi się prostota i taka elegancja zasad. Tutaj nie ma w ogóle żadnych wątpliwości, co, gdzie, jak i dlaczego. Wszystko jest dokładnie opisane, a zasady mają dosłownie, nie wiem, 3 strony. Jak, i ja teraz wam powiedziałem te zasady w zasadzie, całość ich w ciągu paru minut. Grę można rozegrać, nie wiem, w pół godziny, 40 minut i zapewnia mnóstwo ciekawego główkowania. Dlatego jeśli będziecie mieć okazję, zdecydowanie zachęcam do zainteresowania się Metropolis, do uzupełnienia swojej biblioteczki tą pozycją, bo jest to tytuł zdecydowanie warty zainteresowania i warty o tym, żeby o nim pamiętać i mam nadzieję, że pojawi się jakaś reedycja, może z ciut bardziej czytelną planszą, bo wiele osób narzeka na to, że plansza jest troszkę taka zbyt bura, więc gdyby pojawiła się kolejna reedycja, to bardzo bym chętnie widział oprawę graficzną bardziej w kolorach samej okładki i może z takimi też pięknymi budynkami na niej. No i cóż, ode mnie na dzisiaj to tyle. Zachęcam do Metropolis, oczywiście Race for the Galaxy, o którym wspomniałem na początku, ale to jest jasne. Trzymajcie się, na razie. 16 lat. No w przypadku młodzieży to jest taki okres buntu i pewnie 16-latek, gdybym o nim powiedziała stary, to by się obraził. Natomiast 16 lat dla gry planszowej, no to już myślę, że można śmiało powiedzieć, że jest stara. A więc właśnie taka gra, od której 16 lat temu wszystko się zaczęło, na przestrzeni tych wielu, wielu lat ta seria niesamowicie się rozrosła i to, że właśnie jest to stara, ale jara gra, niech świadczy o tym to, jak wiele odsłoń kolejnych edycji, kolejnych części z tej serii się pojawiło. Ze mną wsiąść do pociągu, co prawda Europa, więc nie taka stara, ale rzeczywiście te pociągi 16 lat temu wyruszyły. Seria Ticket to Ride. Nie tak dawno w Bordniusie mówiłam wam o najnowszej odsłonie, czyli Ticket to Ride Amsterdam, gdzie zamiast pociągów pojawiają się wozy i to w średniowieczu, więc zobaczcie, jak można to wszystko jeszcze porozwijać na różny czas i różne środki lokomocji. Natomiast co my robimy? Wsiadamy do pociągu i budujemy połączenia, w tym przypadku w Europie, a więc połączymy sobie na przykład Paryż z Moskwą, realizując nasz cel i zdobywając punkty i lepiej zrobić to połączenie, bo jeśli nie, no to te punkty stracimy. No i co w tym jest fajnego? Ano to, że inni też budują, że te linie są czasami pojedyncze i że jeśli już ktoś wybuduje to połączenie, no to krótko mówiąc już dla nas nie będzie miejsca. Na szczęście są dworce, a więc możemy z połączeń innych w pewnym stopniu skorzystać. Budując więc wydajemy karty w odpowiednich kolorach, aby spełnić warunki tej budowy i nasza sieć kolei się rozrasta. Mamy na szczęście też ciuchcie, które nam zastąpią wszelkie inne kolory, więc jest troszeczkę łatwiej, a utrudniają nam rzeczy takie jak tunele, no bo zwykle w górach jest trudno się przekopać, albo jakieś połączenia wodne, a więc bardzo prosta w swoich zasadach gra, którą się naprawdę szybciutko tłumaczy i można śmiało zagrać z każdym. Myślę, że warto mieć taką w kolekcji. Na szczęście nie jest to rozgrywka banalna, w miarę szybka i szczerze polecam jako grę starą, ale wartą uwagi. A więc warto wsiąść i zagrać.
No dobrze, moi drodzy, bardzo dziękujemy za Waszą uwagę. Tyle od nas, jeśli chodzi o gry stare. Ciekawe, czy przypomnieliśmy Wam jakieś fajne tytuły? Dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym nagraniu.